pojedźmy sobie na Wawel, bo widziałam na TikToku, że jest jakaś wystawa z Gry o Tron, czy coś takiego. I szukamy smoczej jamy. I ogólnie na tym TikToku widziałam, że był żelazny tron i była czaszka smoka i ja myślałam, że to jest takie na zachętę. I mówię, pójdę zobaczyć, a się okazuje, że to jest tylko żelazny tron i czaszka smoka, która jest tam. Czy ktoś to w ogóle sprawdza te bilety? A ja nie mam biletu. Nie mam twoje bilety. Po co za to płacić? Nie chcę. No, fajna czaszka, co? Fajna czaszka, no. Ej, czekaj. Co? A wiedziałaś, że oni za tym tronem, nie? No. W Grze o Tron, to mieli napoje. No wow! Co, jedziemy jeść? Powiem wam ogólnie, że jestem smutna, bo poszłam na tą wystawę, bo w sumie tak myślałam, że wiecie, Kraków ogólnie lubi robić akcje związane z serialami. Jak była na przykład premiera 4. sezonu Stranger Things, no to Wawel też zrobiła jakąś taką, nie wiem, to jakiś występ taki, światła jakieś różne były, no ogólnie wyglądało to mega ładnie, więc spodziewałam się, że na Grę o Tron, to znaczy na Ród Smoka, bo to jest odnośnie tego serialu, zrobią jakąś fajną wystawę i naprawdę na tym TikToku wyglądało to dość obiecująco, ale nie spodziewałam się, że to będą tylko te dwie rzeczy. W ostatnim vlogu chciałam was zabrać do Kinko Ramen. To jest taki nowy ramen w Krakowie, do którego teraz wszyscy chodzą. Ale się nam nie udało, bo pan powiedział, że po prostu skończyły im się rameny. No i zadzwoniłam, dzisiaj udało się. Okazuje się, że mają rameny i sobie właśnie zamówiliśmy. Czekamy na jedzonko. Ale ostre. Ale dobra. Muszę jeszcze stosować te makaron, bo dla mnie makaron jest najpyszniejszy zawsze w ramenach. Ale gorące. Ale jest przepyszna. A chcesz mojego może też spróbować? A chcę z mojego spróbować w sumie. Dobra, ale mój lepszy, bo jest ostry. A ty nie jest ostry w ogóle. Wyszliśmy już z restauracji, mam katar w ogóle, taki ostry był ten ramen. Jak oceniasz swój ramenik? Bo ja w sumie daję ocenę 8 na 10. Ale nie mogę wyjść na hejtera. Czemu? Ale bo ja... No bo wziąłeś źle, no, bo ty ja lubisz ostry, źle. A wziąłeś sobie łagodny. Ja wziąłem średni i mi smakował tak 4 na 10. On mi smakował jak taka zupa cebulowa. Serio, zajebista, kocham zupę cebulową. Ja muszę przyznać, że rameny w Krakowie są... Mamy wszystkie dobre, bo mamy chyba 3 restauracje z ramenami. We wszystkich trzech mi ten ramen smakuje, także polecam go. Do Wrocławia, bo miałam kolejną wizytę u dentysty. Ja jeżdżę do ortodonty aż do Wrocławia, bo przygotowuję się do mojej operacji dwuszczynkowej, którą będę miała, nie wiem w sumie kiedy, ale obstawiam, że tak może w przyszłym roku. Miałam sobie w końcu kolor gumek na różowe. Zawsze sobie robię czarne, raz tylko zmieniłam na szare, ale jednak czarne podobają mi się najbardziej i stwierdziłam, że dzisiaj zaszaleję, bo te panie zawsze się pytają, jaki dzisiaj kolor, jaki dzisiaj kolor. Ja za każdym razem mówię, że czarne, więc stwierdziłam, zaskoczę je. I zrobiłam sobie różowe. Ale szczerze mówiąc, jak teraz tak się popatrzyłam w lustrze, no to jednak czarne najbardziej mi się podobają. Jedziemy teraz z Matiem znowu do Krakowa. Zjadłam coś po drodze, bo jestem głodna, jak zwykle. Strąbę z ciebie, co ciotka? Dobra, robimy pokaz, co nam przynieśli. Sok pomarańczowy, mleko. Ej, a w domu masz takie właśnie. Co? Dosłownie masz takie opakowanie. No pewnie też mleka. To mają z Ikei. Uratowali nas z piciem. Marta się wczoraj tak nawaliła. Z tobą? Rudy! Ostatnio na vlogu byłam na zakupach. Widziałam kilka komentarzy, że szkoda, że nie pokazałam, co kupiłam. Postanowiłam, że jeśli w trakcie po prostu vloga będę gdzieś tam w galerii, będę robiła jakieś zakupy, to będę wam pokazywała, co kupiłam. Proszę nie zwracajcie uwagi na tego atencjusza. Byłam wczoraj w TK Maxie i kupiłam kilka rzeczy takich bardzo kuchennych. Kupiłam między innymi takie talerze, takie głębokie talerze. Oprócz tego takie zarąbiste kubki. Kupiłam taką tarkę. Ostatnio znalazłam na TikToku taki super przepis na makaron z krewetkami i ostatnie 2 dni pod rząd go robiłam. W ogóle muszę wam koniecznie pokazać, jak go się robi, bo jest przezajebisty. Tam między innymi trzeba było zetrzeć parmezan na takiej tarce i skórkę z limonki. I ja to zrobiłam na takiej zwykłej tarce, ale ogólnie stwierdziłam, że na takiej byłoby to znacznie wygodniejsze. Kupiłam, bo w sumie czemu nie, przyda się. Teraz są już w ogóle zimowe wystawy. I jak byłam
pod koniec lipca na zakupach, to już były rzeczy na jesień, takie halloweenowe. No i dorwałam taką świeczkę o zapachu Maple Pumpkin Spice. Po prostu pachnie tak pięknie, ale dosłownie pachnie jak taka szarlotka zmieszana z taką dynią i taki po prostu, jak wąchacie tą świeczkę, to czujecie jesień. Oprócz tego, właśnie ostatnio jak byłam na zakupach takich ciuchowych, to zrobiłam ogromne zakupy i narzekaliście, że nie zrobiłam wam haulu. Teraz co prawda nie kupiłam tak dużo rzeczy, ale tak czy siak byłam w Pull&Bear, bo wybieram się dzisiaj na fotki, żeby mieć na zapas. I kupiłam sobie kilka rzeczy. Czy ty możesz przestać krzyczeć? I jedną z tych rzeczy jest taki sweterek, właśnie mam go na sobie, bo w sumie zaraz wychodzę i idziemy w takie miejsce bardzo klimatyczne, takie roślinne, jesieniarskie bym powiedziała, więc uznałam, że takie sweterkowe outfity będą idealne. W ogóle bardzo mi się podoba ten sweter, bo jest taki oversize'owy, jest taki luźny, ja lubię takie rzeczy i wygląda całkiem cute. I oprócz tego kupiłam sobie też taki zestaw dresów, szare. I do tego jest bluza w tym samym kolorze, bez kaptura, po prostu taka większa, oversize'owa bluza. No nie wiem, wydaje mi się, że ma klimacik taki jesienny. Ja teraz jestem po prostu w jesieniarskim szale, jeżeli chodzi o takie rzeczy, więc sobie kupiłam. No, chciałam powiedzieć, że robimy z Ają dzisiaj takie totalnie jesieniarskie foty. Wzięłam nawet ten kubek, który kupiłam w TK Maxie, bo uznałam, że będzie tutaj pasował. I robimy takie foty rodem po prostu z Tumblera 2000 ileś tam. Takie po prostu stary vibe. Kobieta po rozwodzie stoi na balkonie z w kardiganie, po prostu patrzy na sąsiedztwo. Osiedlowy monitor. Powinnam zrobić tak. Więc my już jesteśmy po fotach, wyszły fajny. Ta na balkonie mi się mega podobała, taki klimacik jesienny. Idziemy teraz do kociej kawiarni. Maci? Mamy misję, ponieważ jakiś pan stanął bardzo blisko mojego samochodu. Kurde, mole, nie mogę wejść. Jak ja mam dbać, żeby nie upieprzyć wszystkiego? W ogóle uznaliśmy, że jednak nie idziemy do kociej kawiarni, bo w sumie to jest 16, ja jadłam tylko małe śniadanie, więc jesteśmy głodni i idziemy coś jeść. Może Dorza? A nie mamy w domu już tych? Krewetek nie ma już. Cię mówiłam na vlogu, że robiliśmy krewetki dwa dni pod rząd i że zajebiste, więc muszę je zrobić pod film, ale no, gdzie my możemy iść? Do Orzo czy do Międzymiastowej? Może do Międzymiastowej? Międzymiastowej jest dobry burger. No, dobra. Jesteśmy w Międzymiastowej. Ja tutaj lubię bardzo jeden makaron, ale zastanawiam się, czy mam go brać. Zajebisty jest ten makaron. Dam wam gdzieś tutaj w rogu nazwę, bo nie umiem tego wymawiać. Chociaż pani powiedziała, że bardzo dobrze mi poszło i zamówiłam też kalafiorki w panko. I ich jeszcze nigdy nie jadłam, więc zrobimy test smaku. O kurde, ale dobra. To ja mam burgera, spoko. Chciałam wam pokazać, bo teraz wróciliśmy do domu, taki przepis na owsiankę, którą się daje na całą noc do lodówki. Nie wiem, czy pamiętacie te słoiczki. Ja je kupiłam chyba jak byłam z tobą na odcinku, kto wydała więcej rzeczy, chyba je kupiłam wtedy. I wtedy mówiłam, że szukam właśnie takich ładnych słoiczków, żeby robić sobie takie owsianki overnight. I znalazłam na TikToku ostatnio przepis i go zrobiłam. I uznałam, że nie będę go wam pokazywać, dopóki tego nie przetestuję. I właśnie dzisiaj przetestowałam i byłam w ciężkim szoku, jak zajebiście dobra wyszła ta owsianka. Mniej więcej pół szklanki płatków owsianych. Ja mam tutaj akurat miarkę 1/3, więc sobie dam jeszcze trochę więcej. Do tego dajemy łyżkę nasion chia. To już są dwie łyżki. To są łyżeczki, mój drogi. Jedną łyżkę, nie łyżeczkę. Też pół kubka mleka. Ja kupiłam w ogóle, pierwszy raz kupiłam mleko migdałowe i tak je świadomie do czegoś używam. I muszę wam powiedzieć, że jest całkiem smaczne. Do tego, co się potem dodawało, chyba truskawki. Truskawki albo jakieś tam inne owoce, co lubicie. Ja mi się akurat udało w oszołomie dostać truskawy, więc je kupiłam po prostu. I do tego dajecie jeszcze syrop klonowy. I jeszcze cynamon, zapomniałam o cynamonie. Wedle uznania. Wszystko to jogurtem jakimś. Tam był co prawda jogurt grecki,
albo tam proponowali taki grecki waniliowy. Ja nie jestem na diecie, więc sobie kupiłam po prostu danie waniliowe, bo lubię. Delikatnie to przemieszajcie sobie, zakręcamy i do lodówki na całą noc. No i mamy na jutro gotowe śniadanie. Serio, byłam w ciężkim szoku, jak zjadłam to dzisiaj rano, bo owsianki... Kurde, ja znalazłam jeden przepis taki swój, który robię na owsiankę i która mi smakuje. To jest jakby taka owsianka, wiecie, na zwykłym mleku, do tego daję cynamon i masło orzechowe i z bananem, jest zajebiste. Czegoś takiego jeszcze nie jadłam. No i właśnie dzisiaj rano spróbowałam i zajebiste jest, więc to. Taki przygotowany słoiczek pakujemy do lodówki i macie gotowe śniadanie. Nie ma za co. Elo. Ej, tak długo nie nagrywałam, że nawet nie pamiętam, jaką ostatnią rzecz nagrywałam do tego vloga, tak szczerze. Jak widzicie po tle, jestem teraz u siebie w domu rodzinnym w Czarnkowie i muszę wam opowiedzieć historię, jak ja się tutaj w ogóle znalazłam, bo miałam być w tym momencie zupełnie w innym miejscu. Miałam być w zeszłym tygodniu na jednym wyjeździe. W sumie nagrywałam tego vloga tak, że po prostu tak jak nagrywam teraz filmy, czyli po prostu to, co się dzieje w moim życiu, no to nagrywam. Miałam jechać na konferencję, w sumie pojechałam na konferencję, ale też chciałam wam z tego coś tam dla was ponagrywać, ale zachorowałam. I to, słuchajcie, zachorowałam tak, że nie pamiętam, kiedy ostatnio czułam się tak źle. Gorzej to chyba czułam się tylko rok temu, jak miałam COVID-a zimą. Miałam właśnie następnego dnia być na jednym wyjeździe. No, czułam się po prostu tak tragicznie, że uznałam, że nie ma sensu i razem z Mateuszem wróciliśmy do domu. Przywiózł, w ogóle zrobiliśmy rundę, bo nocowaliśmy w Warszawie i zrobiliśmy rundę, że najpierw z Warszawy do Krakowa, żeby się przepakować i z Krakowa do Czarnkowa. Przyjechaliśmy jakoś o drugiej w nocy. Fatalna była ta podróż. 10 godzin w aucie, czy tam 8. I tak sobie stwierdziłam, że przyjadę do domu, bo dawno w sumie mnie tutaj nie było i potrzebowałam odpocząć. I powiem wam, że odpoczęłam jako tako. Przez tydzień nic nie nagrywałam, nie robiłam w sumie nic. Leżałam po prostu i kurowałam się, chociaż nadal jeszcze trochę mówię przez nos. Myślę, że taka przerwa była mi potrzebna. Właśnie jestem w trakcie pakowania i zawijam się do Krakowa. Taka historia. Jeszcze w ogóle tak sobie pomyślałam, dobra, przyjadę do domu, no to może coś ponagrywam z moją siostrą. Ale nie mogłam, bo wyprałam baterię od aparatu w bluzie, w pralce, więc zajebiście. I czekałam kilka dni, aż przyjdzie mi bateria, no ale już ją mam, więc już mogę nagrywać. Kupiłam sobie też drugą zapasową, jestem teraz profesjonalnym youtuberem. I co? Pakuję się i zawijam do Krakowa. Ciekawostka, ostatnio był Paris Fashion Week i ja dostałam zaproszenie do tego Paryża, ale ze względu na to, że miałam już od jakiegoś czasu zaplanowane po prostu inną rzecz, no to ja tam nie pojechałam, po czym okazało się, że ja w ogóle pochorowałam się i byłam nie do życia, więc nigdzie nie pojechałam. Ina mówi, że to wszystko przez retrogradację Merkurego. Też tak uważam. Teraz chyba się to skończyło, więc mam nadzieję, że w końcu los zacznie się do mnie uśmiechać. Dobra, koniec tego gadania. Lecę. Opowiem wam, co się stało rano, bo jest po północy i jestem wykończona. Ale jak widzicie, mała się niczym nie przejmuje. Jak tam, maluszku? Chciałabym wam pokazać jej łapkę. Jak widzicie, ma tutaj dwa szwy. A co się stało? Już wam opowiadam. Przyjechałam wczoraj z kotami do domu, bo byłam ich odebrać z hotelu. Był jak zawsze pod opieką mojej znajomej i no chciałam im dać kolację. Ogólnie Milka jest strasznie zafiksowana na punkcie jedzenia. Zwróciła na to ostatnio uwagę i wczoraj rzuciło mi się to w oczy bardzo, więc rozważam odezwanie się do jakiegoś behawiorysty i chyba to zrobię, bo wiecie, ja sobie zrobiłam kurs behawiorystyczny specjalizacji koty, żeby właśnie być przygotowana na różne takie sytuacje, żeby bardziej rozumieć moje koty, żeby po prostu móc się nimi lepiej zajmować. Sama taka teoria, to czego nauczyłam się na kursie, nie zawsze przekłada się na rzeczywistość, no bo jednak największą wiedzę zawsze zdobywa się przez doświadczenie. Chciałam im dać kolację po prostu. Mam w ogóle podejrzenia, że Milka możliwe, że cierpi na coś takiego jak syndrom głodu. Po wczorajszej sytuacji właśnie wydaje mi się, że Milka cierpi na coś takiego, dlatego w najbliższych dniach będę szukała jakiegoś dobrego kociego behawiorysty, bo wiecie, ja sobie zrobiłam ten kurs, żeby właśnie wiedzieć, co robić w niektórych sytuacjach, żeby bardziej zrozumieć moje koty, żeby po prostu im się lepiej ze mną żyło. Uczyłam się samej teorii, a nie miałam tego doświadczenia, no to trochę mi jednak tej wiedzy brakuje. Więc chciałabym się po prostu poradzić kogoś, kto się na tym zna i będzie w stanie mi jakoś pomóc. Wzięłam miskę Milki, bo ja w ogóle karmię ich w oddzielnych pokojach. Wczoraj wzięłam jej miskę, wzięłam też puszkę z jedzeniem i zaczęłam na biurku nakładać jej to jedzonko. Nie spodziewałam się totalnie, że ona w sekundę wskoczy mi na to biurko.
biurko. Ona nigdy nie skakała na biurka. Totalnie się tego nie spodziewałam. Zaczęła się wspinać po mnie. Całe ręce mi podrapała. Ja po prostu, wiecie, przestraszyłam się. Dałam ją na podłogę, dałam jej też to jedzenie. Zamknęłam ją w pokoju, żeby sobie jadła tam na spokojnie. No i poszłam nakarmić krokieta. Nagle patrzę, że Milka wybiega z tego pokoju i wszędzie jest krew. I ja myślałam, że to moja krew, bo trochę mnie poharatała, leciała mi wczoraj krew z ręki, ale po chwili zorientowałam się, że to nie jest wcale moja krew, tylko to jest krew Milki. Po prostu po całym mieszkaniu miałam takie małe krwawe łapki. Po prostu wyglądało to no, jak jakaś scena po prostu z filmu. Kopałam ją oczywiście i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta rana, ale to jest po prostu taki diabeł i ona jest tak ruchliwa i się tyle rusza, że nie byłam w stanie jej w ogóle przytrzymać, żeby nawet stwierdzić, czy to jest rana głęboka, czy coś, kurczy, czy sobie odcięła palca, nie daj Boże, czy coś. No po prostu strasznie było wczoraj. No i uznałam, że po prostu nie ma co, pojadę do takiego weterynarza, który przyjmuje 24 godziny na dobę, żeby ktoś spojrzał na tą łapę, nie wiem, opatrzył jej to, bo nie miałam tutaj żadnych takich środków nawet dezynfekujących. No i pani powiedziała, że ta rana nie jest groźna, że generalnie mogę jej to zostawić tak jak ma, ale będzie miała większą bliznę i też dłużej będzie się goić, albo jest też możliwość, że zszyją jej tą łapkę. No i wtedy szybciej się po prostu zagoi, nie będzie takiego... nie będzie takiej blizny i tak dalej, więc wybrałam tą drugą opcję i na szczęście to nic poważnego, ale no, narobiła mi wczoraj stracha. Szczerze mówiąc, nie wiem jak wyjdzie ten vlog, bo w tym momencie będziemy go kończyć. Przez to, że nagrywam go tak długo, nie chcę go więcej przedłużać, że ja już sama nie wiem co jest w tym vlogu i mam trochę takie, przez chwilę miałam takie trochę wyrzuty sumienia. Zazwyczaj jak nagrywałam te vlogi, to działy się takie sytuacje, że było to gdzieś tam ciekawe, jak to oglądałam. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy była taka sytuacja, która była jakoś niesamowicie ciekawa podczas tego filmu. Uznałam, że kurde, skoro chcę robić te vlogi, chcę je wrzucać mniej więcej raz w tygodniu na kanał, chcę, żeby przedstawiało to po prostu moje życie, no to też jest takie normalne, że nie codziennie są jakieś gale, Hajlik czy Fame ma, z czego mogę nagrać odcinek albo... No ale uznałam, że skoro już chcę podjąć się robienia tych vlogów w takiej formule, co tydzień staram się wrzucać wam tego vloga, takiego z całego tygodnia, czy tam z dwóch tygodni, gdzie po prostu pokazuję wam, jak wygląda moje życie i co ja robię tak daily, no to też nie ma co na siłę szukać jakichś niesamowitych aktywności. No nic, standardowo zapraszam was do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i zapraszam też do komentarzy, bo czytam wszystkie komentarze, które mi piszecie. Chętnie też przyjmuję jakieś rady od was i patrzę, co tam wam się podoba, co się nie podoba, co ulepszać. Cały czas próbuję jakoś sobie, wiecie, wypracować taki styl tych vlogów, to co najbardziej wam się podoba, więc zapraszam na dole do komentarzy. Dziękuję za obejrzenie i do kolejnych filmów. Pa! O Boże, no nie mogę.